Cześć, z tej strony Jarek Tomczak. W dzisiejszym materiale kolejny odcinek serii mojego subiektywnego przeglądu prasy motoryzacyjnej. Tym razem tygodnik Motor numer 48 z 2020 roku. Tradycyjnie link do zakupu tego wydania oraz jakichś innych archiwalnych znajdziecie w opisie tego materiału. Zrobimy szybki przegląd tego odcinka, natomiast skoncentrujemy się na artykule związanym z kupujemy auto za 1000 zł, gdzie dziennikarze Motoru wybrali się do Łodzi po Opla Corsę, który po weryfikacji w serwisie no, okazał się całkiem przyzwoitym autem i przy niewielkich nakładach udało się to auto doprowadzić do takiego stanu, nazwijmy to, nieirytującego, który pozwala w sposób bezpieczny przemieszczać się po polskich drogach. Artykuł moim zdaniem o tyle jest ciekawy z uwagi na to, że no te czasy, które obecnie żyjemy, czasy kryzysowe, że tak powiem, no sprawiają, że bardzo wiele osób no znajduje się w takiej sytuacji, że na przykład musi się pozbyć swojego aktualnego auta i to są naprawdę nieodosobnione przypadki, co obserwujemy w ogłoszeniach. Linki, które nam podsyłacie, po prostu bardzo często zawierają informacje, że pilnie sprzedam, a później podczas oględzin wychodzi, że no po prostu taka, a nie inna sytuacja, na przykład jakieś problemy finansowe związane z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej lub po prostu redukcję zatrudnienia w przedsiębiorstwie, w którym się pracowało. Także więcej na temat takich samochodów, które moim zdaniem no one zawsze cieszą się dużą popularnością, a teraz chyba tym bardziej, znajdziecie pod koniec tego materiału. Teraz zrobimy szybki przegląd tego, co moim zdaniem było ciekawe w tym wydaniu. Słuchajcie, no zapowiedź pewnie hitu sprzedażowego, czyli nowa Skoda Fabia, która trafi do salonu w trzecim kwartale przyszłego roku. Samochód jeszcze bardziej urośnie o 8 cm na płycie podłogowe, w zasadzie na rozstawie osi względem swojej poprzedniczki, a bagażnik będzie miał pojemność od około 360 litrów, także naprawdę grubo. No to jest produkt od Volkswagena, więc na pewno będzie się cieszył dużą popularnością. Pytanie, jak to wszystko będzie wyglądało w praktyce, czy ciągle VAG będzie twardo stawał przy tych wielkich ekranach ciekłokrystalicznych i braku jakichkolwiek przycisków na przykład do sterowania klimatyzacją. Jestem po prostu bardzo, bardzo ciekaw tego samochodu. Musimy jeszcze poczekać przynajmniej kilka miesięcy na jakieś zdjęcia środka oraz testy tego samochodu. Natomiast na pewno będzie to jedna z ważniejszych premier 2021 roku. Ciekawych samochodów i testów, które się pojawiły w tym wydaniu. Mamy tego Forda Explorera ze Stanów. Mnie generalnie ani nie ziębi, ani nie grzeje ten samochód, także nawet tutaj nie zaglądałem. Natomiast osoby, które lubią duże SUVy, to pewnie warto, żeby się zapoznały z tym artykułem i po prostu, żeby miały rozeznanie, jak wygląda taki amerykański, czysto amerykański produkt w porównaniu z europejską konkurencją. I ja jedynie na co sobie spojrzę, to spojrzę na cenę. 367 tysięcy złotych. No to nie jest mało, tak już nie wróżę temu pojazdowi jakiejś rekordowej sprzedaży w Polsce czy też w Europie. Są duże SUVy, po prostu dużo, dużo tańsze. Przecież w tych pieniądzach można kupić może nie z takim silnikiem i nie hybrydę plug-in od Audi czy od Mercedesa, ale no samochód na pewno dużo lepiej prowadzący się i wykonany. Idziemy dalej. Moim zdaniem ciekawy artykuł dotyczący naprawy, regeneracji skórzanej tapicerki w własnym zakresie. Są zwolennicy skóry, są przeciwnicy, natomiast no nie spotkałem osoby, która by nie narzekała na stan takiej no nieciekawie wyglądającej tapicerki skórzanej. Ba, wiem, że
większość klientów, tak jak z wami po prostu rozmawiam, w momencie kiedy widzi, że ten fotel jest nieciekawy, no to się nie decyduje w ogóle na podjęcie weryfikacji takiego auta, ponieważ od razu w głowie się pojawia taka myśl, że auto na pewno ma przekręcony licznik, bo jak fotel może być tak zmasakrowany. Ja to poruszałem wielokrotnie, czy to na blogu, czy w jakichś innych materiałach. No słuchajcie, no, żyjemy w czasach, w których nadwaga, otyłość no są zjawiskiem no powszechnym. No i jeżeli mówimy po prostu o niektórych samochodach, no to one nie są przygotowane, zaprojektowane pod osoby, które no mają trochę większą tusz, i te boczki w tych samochodach po prostu zdecydowanie szybciej się zużywają i te fotele wyglądają po prostu kiepsko. Także o tym należy pamiętać i nie skreślać tych samochodów z uwagi na to, że fotel jest zmasakrowany. No i ja niejednokrotnie, jak mam okazję oglądać taki samochód od pierwszego właściciela, no to widząc na przykład naprawdę postawnego faceta lub taką kurpulentną panią, to, no to wszystko mi się wyjaśnia, dlaczego tapicerka w tym aucie, a w zasadzie sam fotel wygląda tak, jak no tak jak wygląda, po prostu nieciekawie. Natomiast można to poprawić. W tym przypadku mamy do czynienia z tapicerką skórzaną, także jesteśmy przeprowadzeni przez cały proces jej czyszczenia oraz jej naprawy. Słuchajcie, chemia kosztuje około 300 zł, także no nie zrobicie tego przy użyciu plaka czy jakiejś chemii za parę złotych, natomiast efekt, który osiągniecie, będzie, no myślę, że porównywalny. To oczywiście wszystko zależy od tego, jak się przyłożycie do efektu, jakbyście oddali samochód do takiego studia Smart Repair. Jest to zdecydowanie tańsze niż na przykład oddanie takiej tapicerki do naprawy u tapicera. Jeżeli możecie to zrobić w własnym zakresie, no to oszczędzacie konkretne pieniądze. No i też w momencie, kiedy jesteście takimi pasjonatami motoryzacji, no to też czegoś nowego się dowiadujecie, no i dostajecie nowe skille, nowe umiejętności. Także no, no dla mnie z perspektywy takiego fana motoryzacji, no są to plusy. Być może jak wypadnie wam po prostu dobrze taka regeneracja u siebie, no to gdzieś na Oliksie się ogłosicie i będziecie świadczyli takie usługi i będziecie mogli sobie pozwolić na to, żeby nie dojeżdżać do pracy samochodem za 1000 zł. To tak już absolutnie abstrahując. Natomiast wiem, że w bardzo wielu miejscach kraju brakuje właśnie takich miejsc, w którym taką tapicerkę można naprawić czy doprowadzić auto przed zakupem do jakiegoś takiego przyzwoitego stanu. A wiem to dlatego, że po prostu rozmawiam często w komisjach podczas oględzin samochodu i się pytam, dlaczego na przykład nie zrobiliście tej tapicerki przed sprzedaniem. No to bardzo często słyszę, że po prostu no nawet nie ma u kogo tego zrobić. Polerkę i to też w różnej jakości, uwierzcie mi, bardzo często widzę na wielu samochodach, także to jest bardzo oklepana usługa, gdzie tam każdy rywalizuje ceną i jakość często jest skandaliczna, co się najczęściej ujawnia na ciemnych lakierach. To, tak tego typu usługi w naszym kraju mimo wszystko ciągle są no niepopularne, także polecam zapoznać się z tym artykułem, żeby mieć wiedzę, jak to wykonać w własnym zakresie. Ciekawy artykuł dotyczący kolizji z naciągaczami i jak się zachować w takiej sytuacji. Słuchajcie, no trzeba uważać, tu pewnie zdecydowaną większość przypadków no można się w fajny sposób zabezpieczyć, korzystając z
kamery zamontowanej w aucie. Ja kiedyś też w innym materiale proponowałem zamiast kamery za kilkaset złotych po prostu wykorzystać starego smartfona, którego używaliśmy jakiś czas temu. I w momencie, kiedy mamy po prostu problem z jego sprzedażą lub się nie chcemy tym zająć, no to po prostu wrzucić go do auta i sobie właśnie tym smartfonem nagrywać, który bardzo często również ma lepszą kamerę niż jakiś rejestrator za kilkaset złotych. W tym celu można wgrać dedykowaną aplikację, która po prostu będzie się odpalała w momencie, kiedy pojawi się na ładowarce napięcie. Kurczę, musiałbym po prostu wrócić do tematu i przedstawić Wam, jak teraz wygląda temat, temat obecnie, co się tam zmieniło i co ciekawego się pojawiło, bo podejrzewam, że jakiś postęp już można zaobserwować w przypadku tych aplikacji. Kupujemy auto za 1000 zł, tak brzmi tytuł tego artykułu. Słuchajcie, Opel Corsa za 1000 zł, dziennikarze udali się do Łodzi, gdzie nabyli takie auto, cena wyjściowa 1250 zł, za 1000 zł kupili to auto. Auto miało swoje mankamenty, coś stukało w zawieszeniu, miało łyse opony, ale miało za to przegląd i nie było jakoś strasznie przerdzewiałe, ale oczywiście takie mankamenty typu jakieś tam rdzawy nalot czy odpryski występowały. Natomiast co zupełnie nie dyskwalifikowało auta. Tak zakupionym autem, a to była wersja 1.0 trzycylindrowa, dojechali do Warszawy, no i tam auto trafiło do mechanika, gdzie zostało przejrzane, no i się okazało, że jakieś stuki z tylnego zawieszenia to był tłumik, który był niedawno wymieniony, bo po prostu widać, że jest świeży. Dodatkowo jakieś tam opaski były wymieniane, także jakieś pierdoły plus osłona przegubu. To wszystko kosztowało usterki i pozostałe naprawy. To wszystko kosztowało 134 zł. Czynności przepraszam, usterki, usterki pozostałe do naprawy 134 zł, serwis po zakupie 340 zł, z ciekawostek nie był zmieniany olej po zakupie z kompletem filtrów, także no widać, że naprawdę budżetowo na maksa. Z takich informacji wartościowych dla Was, jeżeli nigdy nie kupowaliście samochodu po prostu naprawdę w niskim budżecie, to musicie o tym wiedzieć i to też zostało fajnie podkreślone, że takie auta powiedzmy do 3000 zł bardzo szybko znajdują klientów. Najczęściej po prostu na takie auta polują handlarze, którzy później dalej odsprzedają te samochody z powiedzmy z takim niewielkim zyskiem, około kilkuset złotych. Natomiast jest naprawdę ogromna ilość osób, która no, jeździ takimi samochodami, czy no, okazuje się, że nagle potrzebuje takiego auta, tak jak mówię, jakaś zmiana sytuacji finansowej, albo no, wcześniej nie potrzebowali samochodu, a zmienili pracę i muszą nagle dojeżdżać kilkanaście, czy często kilkadziesiąt tysięcy kilometrów, no bo te auta po prostu też potrafią robić przebiegi, jeżeli są w miarę sensownie serwisowane, no i przede wszystkim no, co tu dużo mówić, normalnie eksploatowane, no bo jeżeli takie auto chcemy zarżnąć, to możemy je zarżnąć w ciągu weekendu, gdzieś tam w lesie, upalając je. Natomiast mówimy o takim samochodzie, który ma nam służyć do codziennej jazdy i ma się nam nie psuć. I teraz tak, z mojej perspektywy, jeżeli szukacie takiego auta, to absolutnie nie ograniczałbym się do jednej marki, tylko no, wybierałbym tutaj z szerokiego zakresu. Warto po prostu o tym wiedzieć, że no, auta niemieckie zdecydowanie w tych ogłoszeniach zawsze troszeczkę bardziej się cenią versus auta francuskie, auta z kolei
japońskie będą miały bardzo często problem z korozją, naprawdę z taką zaawansowaną, dlatego no nie polecam kupowania takiego tak taniego auta bez wizyty na stacji kontroli pojazdów. To, że macie przegląd, to jeszcze no coś tam znaczy, bo zauważyłem, że no już od paru dobrych lat, jak się przyjeżdża takim staruszkiem na przegląd, to zdecydowanie dłużej ten przegląd trwa versus jak przyjeżdżamy autem 3 czy 5-letnim. Ja często się z tego tytułu troszkę irytuję, bo płacimy 100 zł za no, przegląd techniczny. To nie jest mało, biorąc pod uwagę, jaką czasami jakość otrzymujemy. Natomiast w przypadku tych starszych samochodów to faktycznie diagności się przykładają, wchodzą pod to auto i weryfikują jego stan. Natomiast nie polegałbym tylko i wyłącznie na tej pieczątce, bo jeszcze może do takich patologii dochodzić, że pieczątka jest wydawana przez diagnostę bez jakichkolwiek oględzin samochodu. Szukałbym na pewno wersji popularnych, jakichś silnikowych, a nie jakichś dziwnych typu 4x4, jakiś automat, bo się możecie po prostu rozczarować. Oczywiście, tak jak to było przedstawione w artykule, zawsze możecie przyjąć taką strategię, że coś się zepsuje, coś drogiego i wtedy pozbywacie się takiego samochodu. I słuchajcie, takich aut na rynku aut używanych jest całkiem sporo, to znaczy, że no to są takie woły robocze, które służą do dojazdu do pracy i absolutnie nic nie robi przy tych samochodach i one czasami trafiają w ogłoszenia i te, co lepiej po prostu wyglądają pod względem takiej estetyki nadwozia czy też środka, znajdują kolejnych nabywców, gdzie po kilku dniach eksploatacji czy pierwszej wizycie, przepraszam, u mechanika, okazuje się, że te auta absolutnie, no jeżeli chodzi o koszty naprawy, doprowadzenia do takiego stanu, żeby bezpiecznie tym autem podróżować, no okazuje się, że to jest no jest to po prostu nieopłacalne. Także jeśli szukałbym auta za taką kwotę 1000 złotych, to pytałbym zawsze w ogłoszeniu, od jak dawna pani jest właścicielem tego auta. To jest raz, im dłużej, tym lepiej, plus dwa, co przy tym aucie było robione i czy ma pani na to jakieś paragony czy faktury. I teraz ktoś może powiedzieć, że no nikt nie, po prostu dokumentacji serwisowej do takiego auta nie trzyma, ale muszę wam powiedzieć, że są osoby, które trzymają i takie auta no zdecydowanie bardziej można polecić niż takie samochody widmo. Ja z takim autem za 1000 zł, z takim budżetem pojechałbym na stację diagnostyczną, posprawdzałbym ten samochód. Właśnie kwestia inwestycji, czy to swojego czasu w sprawdzenie takiego auta, czy tą stację diagnostyczną, no to są najlepiej wydane pieniądze, bo uwierzcie mi, jeżeli kupuje się taki samochód i można jeszcze coś w własnym zakresie naprawić, to auto naprawdę jest tanie w eksploatacji. Natomiast w momencie, kiedy chcecie takie auto, no często bardzo stare, gdzieś serwisować, no to się okazuje, że no niestety, ale no mechanicy bardzo często liczą za serwis takiego auta więcej niż za serwis auta współczesnego, z uwagi na to, że śruby się urywają, wiele po prostu elementów czy połączeń jest przegnitych, co wydłuża wszelkiego rodzaju czynności serwisowe. Także ja, szukając taniego auta, zawsze decydowałbym się na taki samochód, który w własnym zakresie byłbym w stanie coś przy nim zrobić, czyli proste zawieszenie, nie jakieś wielowahacze jak w Passatach, czyli Deulanos. Idealnie byłoby, jakby nie było z tyłu francuskiej belki.
Co więcej, raczej bym, i tutaj mamy dwie szkoły. Mamy z jednej strony diesle, które naprawdę pod względem wytrzymałości, mówię tu o starych dieslach, są lepsze versus benzyniaki. Natomiast tak z rozmów z wami czy obserwacji rynku, no wszyscy szukają tych benzyn. No i tam się czasami można po prostu rozczarować, no bo ta benzyna, w szczególności kiedy jest gaz i to nie fachowo założony, no to może być w opłakanym stanie. Odnośnie diesla, szczególnie o tej porze roku, czyli jesień, zima, bardzo łatwo zweryfikować jego stan. Wystarczy umówić się po prostu ze sprzedawcą, żeby silnik nie był nagrzany w momencie oględzin, czyli po dwukrotnym po prostu przepaleniu świec żarowych obserwujemy, jak ten silnik działa, czy nie kopci, i mamy najlepsze sprawdzenie. No jeżeli już zaczyna kopcić, przebierać, no to najprawdopodobniej gdzieś jest problem z kompresją. Natomiast nie dyskwalifikuje to zupełnie tego auta, ponieważ z takimi objawami naprawdę jeszcze można zrobić no czasami nawet 100 tysięcy kilometrów, jeżeli będzie się otrzymywało jakąś kulturę techniczną. Co jeszcze chciałbym wam tutaj dodać? Ja w przypadku takich okazji cenowych i tak dalej zwracam uwagę też na samochody po jakichś drobnych stuczkach, przetarciach, z uwagi na to, że ludzie, czy mają do dyspozycji 100 tysięcy złotych czy 1000 złotych, szukają auta często idealnego. Także takie auta przerysowane, które nieciekawie wyglądają na zdjęciach, to mogą okazać się bardzo fajne samochody, które wam jeszcze bardzo długo posłużą. No igiełki oczywiście też się zdarzają w ogłoszeniach, natomiast w większości przypadków te igiełki tylko wyglądają na takie rarytasy, takie czekoladki. Natomiast no w środku się okazuje, że no ich termin przydatności już dawno minął, także musicie na to uważać. Takie Jaguary, jak tutaj mi się wyświetlały, absolutnie no nie polecam zakupu takich samochodów. Tak podsumowując, proste auto z prostym zawieszeniem, z prostym silnikiem, czy to będzie benzyna, czy diesel, to już ma mniejsze znaczenie. Pewnie jak będzie benzyna z LPG, to koszty jazdy będą podobne jak w przypadku diesla. Ja tylko tak przypomnę, że często te starsze diesle no nie muszą podróżować na oleju napędowym, tylko jakieś inne wynalazki są tam po prostu lane, co zdecydowanie obniża koszty eksploatacji takiego samochodu. Wybrałbym auto popularne, także jakieś samochody też dalekowschodnie i japońskie, które być może są trwałe, no ale jest problem z dostępnością części lub po prostu wiedzy mechaników, jak to obsługiwać. To też bym sobie raczej odpuścił. Jeżeli się interesujemy motoryzacją, to wybierajmy te silniki, które są polecane. No i co? No i życzę wam chyba powodzenia, bo to jest wszystko, co chciałbym wam po prostu przekazać w tym odcinku. Samochodów takich do 1000 zł, czy tam do 2000, szukałbym na OLX, przepraszam, albo na Facebooku. Tamtych ofert po prostu na takie auta jest zdecydowanie więcej niż na Otomoto, w szczególności na OLX, z tego względu, że na OLX, na Facebooku, że wiele osób w ogóle nie chce płacić za wystawienie auta tych kilkunastu złotych. Czasami fajne propozycje też można znaleźć gdzieś na jakimś na przykład osiedlu. No, będziecie mieli naprawdę mega szczęście, jeżeli traficie takie auto od pierwszego właściciela lub od osoby, która na przykład eksploatowała dane auto przez kilkanaście lat.
Wizyta na SKP moim zdaniem obowiązkowa w celu oceny, jak to auto jest zżarte, jeżeli chodzi o korozję, bo jeżeli blacharsko jest ok, to naprawdę mechanicznie takie auta można ogarnąć, czy to w własnym zakresie, czy to u mechanika, który ma takie, nazwijmy, bardziej holistyczne podejście i rozumie, że auto za 1000 zł no nie musi być ideałem. Tyle ode mnie. Jeżeli trafiłeś na ten materiał po raz pierwszy, na ten kanał po raz pierwszy, to zachęcam Cię do zostawienia subskrypcji oraz polubienia naszego fanpage'u na Facebooku. Dzięki temu otrzymasz darmowe rozkodowanie fabrycznym dekoderem WIM, w którym znajdziesz takie informacje jak kod lakieru, kod skrzyni biegów, pełne wyposażenie auta. Co więcej, na tym kanale znajdziesz informacje, jak zweryfikować przebieg auta, troszkę porad serwisowych, jak odblokować, wygenerować, odblokować radio w swoim samochodzie. Tych materiałów naprawdę jest sporo. Ostatnio YouTube przysłał do mnie taką informację, że opublikowaliśmy już ponad 400 filmów na YouTubie, także no nieźle. Dziękuję Ci za uwagę, pozdrawiam, do usłyszenia, cześć.